Jak ugotować idealnie jajko? Najważniejszym kluczem do tego sukcesu jest czas, no i jajka. No i kilka wskazówek, które zaraz Wam zdradzę. Chodzi o to, aby jajka miały temperaturę pokojową. Wtedy wiemy, że to jajko będzie perfekcyjnie. Mamy 3 stopnie, które chcemy dzisiaj uzyskać. Jajko na miękko, półtwardo, no i twardo. Moja babcia dodawała soli po to, aby jajka się o siebie nie obijały. I ja jej wierzę. No to sól. Tutaj chodzi o minuty. 4-5 i jajko na miękko chcesz zjeść. Do wrzątku wkładam moje jajko. Po 4,5 minuty wyciągam moje jajeczko i wkładam do zimnej wody, aby zatrzymać proces jego gotowania. Niech tam zostanie jeszcze chwilę, a ja zabieram się za kolejne jajeczko. 6,7, 6,7. W środek trafisz. Pilnujcie tych czasów. Ok, sprawdzamy jajko na miękko. Ta-ta! Idealne. Teraz pora na kolejnego bohatera. Jajko na półtwardo. Po 6 minutach pora na kolejną kąpiel w zimnej wodzie. Czekamy chwilę. A w tym czasie jajko na twardo. 8-9 minut. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? Tak? A ja nie. No dobra, próba. Idealne jajko. Zobaczcie, białko jest pięknie ścięte, a środek jest jeszcze płynny. I na sam koniec jajko, które na pewno każdemu się udaje. Największy problem zawsze jest z jajkiem na miękko i półtwardo. Idealnie ścięte żółtko i białko. Sprawdźcie sami, czy te czasy się zgadzają. Gwarantuję Wam, że tak. Teraz kolejny etap. Jak farbować jajka w naturalny sposób? To bardzo proste, zaraz się przekonacie. Tutaj mam już moje kolorowe wywary. Jak je osiągnęłam? Na początek zagotowałam 1 litr wody z 4 łyżkami octu. I uwaga, dodałam do nich, aby uzyskać niebieski kolor, dodałam czerwoną kapustę poszatkowaną, pół główki. Czerwony kolor dadzą mi buraki starte na tarce, około 2 sztuki. Żółty kolor dla jajek to kurkuma, a łupiny cebuli, które zbieram już od lutego, sprawią, że jajka nabiorą brązowego koloru. Te dodatki gotuję w wodzie z octem przez 30 minut po to, aby uwolniły swoje barwniki i nasyciły jajka. Aby jajko wchłonęło cały kolor, ważne jest, aby dokładnie przetrzeć je octem. Tylko w ten sposób wiemy, że jajko jest odtłuszczone i kolor pięknie je pokryje. Moje jajka gotowałam w tych wywarach przez 8 minut. Następnie wyłączyłam ogień i zostawiłam je tam na kilka godzin, bo im dłużej czasu spędzi jajko w tym wywarze, tym większa intensywność tego koloru. Ubiorę do tego rękawiczki, aby nie pofarbować dłoni. Moje niebieskie jajko muszę mocno wytrzeć. Aby takie jajko wyglądało naprawdę wyjątkowo, trik mojej babci, czyli smarowanie tłuszczem. Teraz jajko nabiera pięknego, marmurkowego koloru. Kolejny barwnik, który chcę Wam pokazać, to róż. Pora na jajko, które moczyło się w kurkumie. I tutaj mamy piękny, naturalny, żółty kolor. Na sam koniec będę chciała Wam pokazać mój ulubiony sposób. Uważam, że ta cebula dodatkowo przemyca smak do tych jajek. To jajka farbowane w jej łupinach. Mają piękny, brązowy kolor. Moja mama często przyklejała też tutaj listki do wolnych ziół, na przykład pietruszki. I w ten sposób otrzymywała piękną, naturalną pisankę. Już teraz muszę zadać Wam pytanie, czy Wy znacie jakieś inne metody farbowania jajek? Jestem bardzo ciekawa i z przyjemnością je wypróbuję. Tak pięknie prezentują się moje naturalnie farbowane jajka. I naturalnie jedno jajko ma Wam przypominać o subskrypcji. I na sam koniec, aby zwieńczyć ten odcinek z jajem, przygotujemy jajka, a do tego szybkie awokado.
z majonezem. To taka pasta, która urozmaici ten dodatek. I już w tym momencie przypominam Wam o naszej świątecznej playliście z wielkanocnymi przepisami. Miąższ z awokado. Już teraz gniotę za pomocą widelca, aby go rozdrobnić. Wystarczy wzbogacić awokado o odrobinę majonezu, odrobina soli i pieprzu. Tutaj możecie bawić się dodatkami, na przykład wzbogacić pastę o chrzan, jajko z chrzanem. Idealnie pasuje na Wielkanoc. Taką pastą zaraz będę dekorować moje jajka, ale dodatkowo drobno posiekam szczypiorek. Teraz moją masę wykładam na ugotowane jajka. Na sam koniec jajka posypuję szczypiorkiem, ale możecie użyć świeżych kiełków rzeżuchy. No, to już koniec tego odcinka z jajami. Mam nadzieję, że wypróbujecie ten naturalny sposób ich farbowania. A jeżeli to zrobicie, to nie zapomnijcie oznaczyć nas hashtagiem Kuchni Lidla. I uwaga! Piątek. Widzicie się tutaj z Karolem, a on przygotował coś zupełnie rewelacyjnego. No to co? Jesteśmy w kontakcie.